Dobiegła końca modernizacja drogi powiatowej w Bratoszowie. Inwestycje zrealizował powiat dzierżoniowski przy współpracy z gminą Pieszyce. Powiat dzierżoniowski nie miał jej w planach do realizacji w tym roku, bo właśnie zakładaliśmy, że będzie to 2016 rok. Jednakże inicjatywa pani burmistrz Doroty Koniecznej-Enozel, która wyszła z propozycją. Udziału w finansowaniu tej drogi no właśnie zmusiła nas do tego, że przystąpiliśmy. Jest to zadanie około 800 metrów nawierzchni przez miejscowość i do rozjazdu za miejscowością. W ramach modernizacji wykonano nową wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza. Wcześniejszy stan drogi no, był katastrofalny. Naprawdę ty było źle, bo objechałem tą drogę uznaliśmy, że Wykonamy. Ale no, trzeba było pozyskać pieniądze, ponieważ pojawiły się pewne oszczędności na różnych naszych zadaniach inwestycyjnych, stąd wspólnymi siłami y, takie środki zabezpieczyliśmy. Firma, która wygrała to zadanie, realizuje za kwotę, początkowo myślimy o 360 tysiącach, skończył się w drodze przetargu na kwocie 324 tysiące złotych. Remontów i modernizacji doczekała się już prawie połowa dróg w powiecie dzierżoniowskim. Trzeba przyznać, że powiat Dzierżyński, ze względu na to, że realizuje sporo tych zadań, no przekroczyliśmy już ponad 50% dróg powietrza Ma nowe nawierzchnie. Także myślę, że jeszcze, jeszcze ze 2-3 lata i ta sytuacja powinna być taka, że powiat będzie miał już wszystkie drogi naprawione. Nowa nawierzchnia w Bratoszowie to jedna z wielu tegorocznych inwestycji drogowych powiatu, które w sumie pochłoną około 9 milionów złotych.